Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Kobiety, ocknijcie się, szczególnie w Ameryce, jeżeli nie chcecie zatracić kobiecości. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. No, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. Kobiety, w większości kobiet, myślę, że 60-70%, no to z natury są socjalistkami. No, socjalistkami w sensie takim, że potrzebują spokój rodzinny, spokój społeczny, bezpieczeństwo życia. No, są matkami, także nie potrzebują jakichś takich brawurowych pomysłów, przedsiębiorczości, potrzebują po prostu świętego spokoju, no i codziennego mleka, kiełbasy i dachu nad głową. Mężczyźni mają testosteron, dlatego są bardziej jacyś tacy agresywni, są żołnierzami, strażakami, lekarzami, ludźmi, którzy wyjeżdżają na kajaku przez ocean. No jest to wszystko związane z rolą, no z możliwościami mężczyzny i kobiety, po prostu te możliwości psychologiczne, możliwości fizyczne są inne, no i każdy ma rolę do spełnienia, jedno nie eliminuje drugiego, drugie nie eliminuje pierwszego, jak to bardzo mądrze normalni ludzie mówią. Mężczyzna to jest głowa rodziny, a szyja to jest kobieta, żona. No i to by się wszystko zgadzało. No teraz jest problem w Ameryce, no bo niestety komuniści chcą to zmienić. Teraz chcą powiedzieć, że po prostu kobieta z ptaszkiem jest taka sama jak kobieta z gniazdkiem. No nigdy nie będzie tak mężczyzna, który miał jądra, czy ma nawet jądra i się utożsamia, że jest kobietą z macicą, no to nigdy nie będzie kobietą z macicą. No ale do tego doprowadzili między innymi kobiety. Kobiety 10, 20, 30 lat temu zgadzały się na tą piękną miłość dwóch panów, no i mówili, że to jest takie wspaniałe, że ci panowie tacy są delikatni, są tacy kobiecy, tak ładnie pachną, nie są chamscy, zawsze są uczynni, są dobrymi przyjaciółkami dla kobiet, dla dziewczyn. No i ta równia pochyła doprowadziła nas do tego, że komunistyczny rząd Bidena wprowadza to, że będą mogli kobiety, które dzisiaj się deklarują, że są kobietami, a były 3 lata temu mężczyznami, będą mogły konkurować w sportach. No i w sumie we wszystkim jako kobiety. Także już w zasadzie kobiet nie będzie. Kobiety zostaną wyeliminowane. Cały ten ruch feministyczny, który walczył o równość, no to teraz został wykolegowany po prostu kompletnie. Teraz one walczyły o to, żeby były równe z mężczyznami, no a teraz zawsze będą przegrywały z kobietami, które kiedyś były mężczyznami. Komu to jest potrzebne? No nie wiadomo. Nie wiadomo, komu to jest potrzebne, no i nie wiadomo, kto na to głosuje. Kto na to głosuje i jak długo. Administracja Bidena teraz zrobiła nieprawdopodobny numer. Jest coś takiego jak tytuł dziewiąty, no to jest taki można powiedzieć ustawa rządowa, która przewiduje, że to jest bardzo proste, chodziło o dyskryminację czy nierówność w instytucjach, które dostawały finansowanie z Waszyngtonu, czyli te państwowe, federalne. No i dochodziło to najbardziej o sporty na uniwersytetach i na koledżach, bo było to tak, że kobiety nie miały klubów, nie miały zespołów sportowych, nie grały w piłkę nożną, nie grały w baseball, nie było szczepnictwa, tenisa, nic tam nie było, te kobiety szły do
na tę uczelnię, do tego koledżu, uczyły się. No i powiedzmy tak proporcje w populacji, no to są tak 50-50, no ale w zasadzie kobiety uczą się częściej, czyli na większości uniwersytetów to 60% są kobiety, 40% są mężczyźni. To było przez długie, długie lata. No i kobiety zaczęły protestować, że uniwersytet bierze pieniądze te czesne, bierze od kobiet takie same jak od mężczyzn, a w wypadku, jeżeli one chciałyby, powiedzmy, grać, uprawiać jakiś sport, no to tego już nie było. No i właśnie ten title 9 to powiedział, jak jest zespół sportowy jakiś tam męski, to ma być żeński, jak jest jakaś grupa facetów, no to ma być grupa kobiet. No i to w zasadzie ten rozdział na podstawie płci i genitalii biologicznych, medycznych, prawa jazdy czy dowodu tożsamości, no to były powiedzmy zespoły i grupy męskie i były zespoły damskie. Teraz się zrobiło popularny ten tak zwany gender, czyli gender, no to jest rodzaj, tak jak w Polsce się mówi, rodzaj męski, żeński i nijaki. No i teraz ten nauka genderyzmu, no to mówi to taka, że nie ma znaczenia, kto patrzy w majtki, jakie tam są genitalia, nie ma znaczenia, jakie są chromosomy, XX, XY, nie ma znaczenia, jakie badania by wykazały, jaka jest płeć. Rodzaj męski, żeński i nijaki zależy od osoby, która się deklaruje. Tak, także teraz młodzi ludzie bardzo często się deklarują. Jestem nijaka, jestem nijaki, mówcie do mnie wy w liczbie mnogiej, mówcie do mnie Stefania zamiast Stefan i tak dalej, i tak dalej. No i największym takim przykrą sytuacją to był Uniwersytet Pensylwanii. Uniwersytet Pensylwanii, Lia Tomasz, poprzednio nazywała się, nie pamiętam jak miał na imię, w każdym razie powiedzmy Peter Tomasz, startował w trzecioligowym zespole pływackim. No i był w ostatniej setce, powiedzmy, pływaków. Zadeklarował się, że jest kobietą, no i zaczął wygrywać. No i to jest to, co administracja Bidena teraz robi. Teraz administracja Bidena cały ten tytuł 9 przepisuje, no i tam już wykreśla w zasadzie słowa płeć i zastępuje to rodzajem samookreślającym się. Także, że teraz już nie ma płci, tylko jest rodzaj, który można samemu wybrać. W wielu normalnych stanach, tych konserwatywnych, w zasadzie no to nakazują, żeby na studiach, w pracy, żeby ludzie określali, żeby ludzie byli zmuszeni do określenia się, jak masz akt urodzenia i cokolwiek tam jest wpisane na akcie urodzenia, no to jest twoja płeć. Na uniwersytetach zaczęli ścigać i skazywać, wyrzucać z pracy za to, że ktoś przychodził i mówił, nazywaj mnie Stefania, a on był Stefanem przez 18 lat. Jeżeli ktoś mnie nazywał po imieniu takim, jaki ta osoba sobie życzyła, no to były pewne reperkusje, były pewne nieprzyjemności. No biurokraci w zasadzie wyrzucili przez okno konstytucję, biurokraci wyrzucili przez okno kongres i to jest działanie administracyjne. Te
To jest przykładem na to, jak bezimienni urzędnicy są w stanie zabić demokrację. Ludzie nic nie mają do powiedzenia, ludzie są ścigani. Cały ten tytuł dziewiąty nie wspomina o jakimkolwiek molestowaniu, o nie seksualnym, nie wspomina o jakichś tam napadach. No a mimo wszystko to administracja podciąga to wszystko. No i w sumie to Sąd Najwyższy również stwierdził, że jeżeli uczelnie czy koledże tolerują jakieś takie seksualne molestowanie na kampusie, no to mogą to rząd może zabierać fundusze. No i do tego jeszcze, ale w tym samym czasie właśnie powiedział, że nie może być tak, żeby wolność wypowiedzi na temat płci była cenzurowana. No a teraz to jest to, co wiele uniwersytetów i koledzy robi. Jeżeli ktoś mówi na uniwersytecie, że kobieta to musi mieć macicę, a mężczyzna to ma powiedzmy jądra, no to jest na wielu uniwersytetach uznawane za mowę nienawiści. No i ta mowa nienawiści jest po prostu ścigana, eliminowana w bardzo, bardzo dosyć idiotyczny, komunistyczny sposób. No i jest to używane jako maczuga. Jest to używane jako maczuga przeciwko wolności wypowiedzi. Na wielu uniwersytetach, między innymi na Północno-Zachodnim Uniwersytecie, cała ta sprawa była dochodzenie na temat właśnie tego tytułu dziewiątego, tylko dlatego, że profesor pisał o płci męskiej i żeńskiej, no i mówił, że płeć męska i żeńska to nie jest, że płeć kobieta i mężczyzna to nie znaczy to samo, co rodzaj męski i żeński. Także kobieta i mężczyzna zaczynają wymieniać. No i to jest straszne, to jest straszne. W 2020 roku jeszcze tam minister edukacji starała się to doprowadzić do jakiegoś tam porządku, żeby rozdzielić to, co można mówić na temat rodzaju męskiego i żeńskiego, a względem płci kobieta i mężczyzna. W 1909 roku Sąd Najwyższy zdecydował, że cały ten naruszenie dziewiątego tytułu, no to jest tylko wtedy, kiedy można to naocznie zauważyć obiektywnie i jest widoczne dla wszystkich, a nie jakieś ustanowienia robione przez małe grupki. Biden wszystko to pozmieniał, no i teraz jest cenzura. Nie ma na uniwersytetach, nikt nie może właśnie powiedzieć, że płeć to jest płeć, a rodzaj męski, żeński to nie jest do wybierania. No również administracja Bidena na dzień dzisiejszy no to przesunęła z powrotem ten idiotyzm oskarżania o harassment, o jakieś tam nadużycia seksualne. Normalnie w Ameryce, no to każdy oskarżony ma prawo do samoobrony, ma prawo do adwokata, ma prawo do przedstawienia swojej wersji zdarzeń, ma prawo do tego, żeby zobaczyć oskarżającą czy oskarżonego. No w wypadku ten tytuł dziewiąty, interpretacja komunistów jest taka, że oskarżony nie ma nic do powiedzenia. No i jest w zasadzie to taki lincz. Jest to w sumie taki lincz, jest to taki sąd kapturowy, który wskazuje zaocznie oskarżonego i nikt nic nie sprawdza. Po prostu ta
ofiara, no z reguły kobieta oskarżająca mężczyznę zawsze była, zawsze ma rację, no ale to taka była przesada, że ponad 300 mężczyzn teraz odwoływało się do sądów, no i wygrywało sprawę z tymi szkołami, koledżami. Także administracja Bidena, no i wszystkie te koledże komunistyczne wykoleiły kompletnie sprawiedliwość jako taką, zniszczyły zaufanie obywateli do rządu. To jest te nowa definicja płci, no to i ta identyfikowanie się, no to powinno zastanawiać każdą kobietę. Każda kobieta musi się popatrzeć, no jeżeli ma powiedzmy córki, czy tam kuzynki, czy sąsiadów. Każda kobieta musi się zastanowić, jak to jest możliwe, żeby byli faceci mogli wchodzić do łazienek kobiecych, żeby mogły te kobiety z ptakiem pływać czy konkurować na zawodach i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne. Ale najgorsze jest to, że to rząd państwowy, utrzymywany przez podatki wszystkich, nakazuje i ściga. Nie potrzeba gułagów, nie potrzeba Syberii, nie potrzeba różnych kibitek, więzień na Rakowieckiej, nie potrzeba wysyłania do szpitali. Rząd i urzędnicy robi to wszystko za pieniądze podatnika. I to jest właśnie to straszne. To jest straszne. Rząd Bidena również spowoduje to, że niemożliwość rodziców wybierania lekcji w szkołach, lekcje na temat zmiany identyfikacji rodzaju męskiego czy żeńskiego dla dzieci poniżej 18 lat życia, to rodzice nie będą mieli prawa zadecydowania. To rodzice nie będą mogli nawet wyrazić swojej zgody. No i nawet szkoły nie będą musiały informować rodziców. Także nadchodzi coś strasznego. Dlatego wybory 2022 w listopadzie są wyjątkowo ważne. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, jeżeli jako kobiety rozumiecie, że to nadchodzą czarne chmury dla kobiet, no to coś musicie zrobić. Zadeklarujcie się, jeżeli jesteście demokratkami, no to musicie chyba zrezygnować z partii socjalistów, komunistów, demokratów. To naprawdę prowadzi w złym kierunku. To są naprawdę, dzisiaj to są wrogowie kobiet, wrogowie normalnych kobiet, normalnych matek, normalnych córek. To jest to, co komuniści niszczą. Teraz zawsze muszą mieć wrogów, no i teraz kobiety zostały wrogami. Wszyscy biali mężczyźni w średnim wieku zostali w zasadzie zaszczuci, no to teraz jest czas na kobiety. Musicie się obudzić. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Jeszcze oczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, były mężczyzna będzie wygrywał z kobietami, które będą rodziły dzieci w przyszłości. To jest coś niedobrego. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena.
No jeżeli się zgadzacie, że Świątek będzie przegrywała z Andre Agassi 40 czy 50-letnim tylko dlatego, że on się zadeklaruje jako kobieta, no to takie czasy mogą nadchodzić. Andre Agassi będzie wygrywał ze Świątek, także ona na US Open ma jeszcze tylko rok albo dwa. Zdrowia dla normalnych.